Siemanko, cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę, obiecane tydzień temu, dwie gry od Limited Run. Zrobimy unboxing, zobaczymy, co w środku w tych limitkach się znajduje. I oprócz tego jeszcze jedną giereczkę Wam pokażę, którą udało mi się kupić. Chciałem ją kupić, ale wpadła naprawdę w fajnych pieniążkach. Zapłaciłem za nią 70 zł, także na platformę Nintendo Switch. A jest to Greek Memories of Azure. Jest to platformówka, taka malownicza platformóweczka, trochę akcji, oczywiście elementy jakieś przygodowe w nim występują. W tej grze przejmujemy kontrolę nad trójką bohaterów. Tak jak tutaj widzimy, jest to rodzeństwo. Każde z nich jest obdarzone unikalnymi zdolnościami. Mamy tutaj widok z boku z takimi mega fantastycznymi lokacjami. Walczymy standardowo z przeciwnikami, rozwiązujemy jakieś zagadki. A tak naprawdę wszystko to po to, aby odnaleźć właśnie tego swojego brata, swoją siostrę, bo gramy tym Greekiem. I jak ich odnajdziemy, naszym zadaniem jest zbudować sterowiec, który pozwoli im ujść cało z obleganej ojczyzny. Bardzo fajnie skonstruowana gierka, bardzo malownicza, bardzo ślicznie narysowana. Fajne jest to, że przełączamy między sobą tych bohaterów. Każdy z nich dysponuje różnymi zdolnościami. Troszeczkę mi osobiście, może nie niesłusznie, przypomina troszkę loty Vikings, jeżeli chodzi o to przełączanie i uzupełnianie swoich, można powiedzieć, zdolności. Więc gierkę pograłem troszeczkę i naprawdę, naprawdę gierka godna polecenia. Naprawdę spróbujcie. Wrzucam z boku gameplay jak zawsze, więc zobaczycie sami. Dobrze, odłóżmy to na bok i zajmijmy się pierwszą z dwóch limitek. Pierwsza z nich jest to Double Dragon 4. Tak się prezentuje. Technos by Arc System Works. Gry zakupione od Macieja. Macieja znacie już. Nieraz mówiłem o nim, także tym razem wrzucę link do jego ogłoszeń z Elixa. Kolega sprzedaje dużo fajnych, limitowanych wersji gier. Ale tak, zanim otworzymy, kupiłem te dwie gierki, za chwilę dojdę do drugiej, ze względu na sentyment, jak to w większości robię. Double Dragon 4, czyli ta wersja, którą tu widzimy, została stworzona z okazji 30. rocznicy powstania oryginalnej gry. Zachowuje urok takiej oryginalnej, oldschoolowej grafiki. Gry jak była kiedyś po prostu. Tylko że dodaje kilka nowych funkcji. Mamy tutaj na przykład nowe tryby, nowe postacie, których wcześniej nie było w wcześniejszych odsłonach. Jak wszyscy wiemy, no, czym jest Double Dragon, tutaj chyba nie trzeba dużo się wypowiadać. Jest to gra akcji, prezentowana oczywiście z bocznej perspektywy. Rozgrywka opiera się na przemierzaniu kolejnych etapów i eliminacji nadciągających zewsząd przeciwników. Oczywiście. Gramy, tak jak tu widzimy, braćmi, bodajże Billy i Jimmy, o ile dobrze pamiętam, Billy nazwisko. Ale co jest ciekawostką, w miarę postępu w tej grze możemy przejmować kontrolę nad innymi herosami. Walczymy, no, tak jak zawsze w Double Dragon, jak w innych odsłonach tego cyklu, czyli ciosy pięścią, kopniaki, mamy jakieś noże, kije, kamienie, tego typu.
No jak zawsze, każdy poziom kończy się jakąś walką z bossem, więc gierka naprawdę fajna. Wyciągamy nożyk, próbujemy to otwierać, zobaczymy co kryje w środku ta limitka. Może delikatnie postaram się to otworzyć, żeby nic nie ponadcinać, nie pouszkadzać. Żeby jeszcze jako tako to pudełeczko wyglądało. Powiem szczerze, że sam jestem ciekaw, jak wyglądają te rzeczy, mimo tego, że widziałem na filmikach, jak one wyglądają w środku, to jednak na żywo też jestem ciekawy. Ok, otwórzmy, zobaczmy, co skrywa się w środku. Tu już nie mamy w środku nic. I tak, na początek jest i sama gra. Widzimy, że jest kartridż w środku. Piękna obwoluta. Coś jak Nintendo NES miało na swoje kartridże. Zobaczmy, co jest głębiej. Co się tutaj znajduje? Małe pudełeczko, takie jak główne opakowanie. O, pod spodem chyba jakiś plakat jest. Dobra, wyjmijmy to i zobaczmy, co się jeszcze jest w środku. Jeszcze jest coś tu. Tak, i tutaj już nic więcej nie mamy. Dobrze. Tutaj otwórzmy. Są nasi bohaterowie gry. Bryloczki. Tutaj skrywa się bodajże plakat. Plakat jednostronny. Tak, tu jest plakat z tą samą grafiką, którą mamy na opakowaniu. I co skrywa się w tym pudełeczku? Powiem szczerze, że wygląda jak opakowanie także od NES-a. Od kartridża NES. I chyba tak ma wyglądać. Otwieramy. Dokładnie. Dokładnie tak. A w środku pokazuje nam się właśnie kartridż NES. Zaraz wstanę, zobaczę. Oraz jakiś inny kartridż. Już jestem, sorki, chwileczkę. Chciałem zobaczyć tylko wielkościowo. Tak. Wygląda jeden do jednego. Jakby było, no, poza tymi zawiesikami. Dobra, tego odłóżmy. Zajmijmy się tym. Co tu mamy w środku? Jak się to otwiera? Jak tam są zawiasy, to tu się jakoś otwiera. I tutaj w środku mamy soundtrack. Dysk numer 1. Z tego, co oglądałem w filmiku, szkoda, rzeczywiście ktoś powiedział, że tutaj nie ma tego dysku numer 2. Tylko jest to zrobione w ten sposób. A soundtrack z dyskiem numer 2 znajduje się tak luzem. I nic tutaj więcej poza tym nie ma. Tak to wygląda. Tak to się prezentuje. Myślę, że fajnie zrobiona kolekcjonerska wersja. Bardzo dużo u mnie sentyment mają te właśnie kartridże. O, tutaj jest nawet lista utworów
Limited Run 2021. No fajnie, naprawdę fajnie się to prezentuje. Dobrze, odłóżmy to na bok, spakuję sobie to później. Niech leży. Może to tu. I mam jeszcze jedną kolekcjonerkę, która wygląda tak. Jest jedna część Double Dragon, nie mogło zabraknąć kolejnej, także Limited Run. Pudełeczko troszeczkę się zagięło, ale otworzymy, zobaczymy co mamy w środku. Jest to, tak jak widzimy na tych Double Dragon, Neon. Jest to odświeżona wersja tej klasycznej gry, czyli pierwszego Double Dragon. Bodajże pierwsza gra pojawiła się w salonach chyba w 87 roku, o ile nie pamięć nie myli. Następnie te gry były wielokrotnie przenoszone na różne konsole. Zresztą tak jak widzimy. Otwierajmy. Nie ma co tu więcej gadać. Delikatnie, żeby nic nie pociąć, bardziej nie pomyśli. I zobaczmy. Tutaj to mamy w środku tej wersji, tej kolekcjonerce. Proszę. Zawadziłem na taką kamerkę. No dobra, mamy to. Mamy to. Otwieramy. Zobaczmy, jak to w środku się prezentuje. Dlatego się pobiało. Bo w środku boksik wygląda tak. No, tutaj się nie popisali, ale okej, dobra. Zobaczmy, co mamy w tej wersji limitowanej. No, tutaj się dzieje, nawet mamy niby napój. Okej, otwórzmy jeszcze tutaj. Sarki, że tak długo, ale już się udało. Lecimy po kolei. Na pierwszy rzut mamy jakiś medal ze znakiem, symbolem. O, metalowy, ciężki. Fajnie wykonane. Tak, logo Double Dragon. No fajnie. Następnie mixtape, czyli soundtrack na kasecie magnetofonowej. Bardzo fajna sprawa. Dalej, ponownie cartridge wzorowane na NES-ie, czyli nasz soundtrack. Tak. To samo, co było w tamtym. I tutaj też jest coś, jest soundtrack. Disc One, czyli to samo jak tam. Pięknie wyglądają te kartridże. Dalej mamy piękne pudełeczko, także stylizowane NES-em.
No, wygląda przekozacko. A w środku mamy obwolutę, trzy karty, samą grę, bardzo ciężką grę. W środku także coś się znajduje. Widać karta, ale oprócz tego tutaj widzimy, że jest włożony jakiś może mini artbook. Tak to przynajmniej wygląda. I co tu jeszcze mamy? A, standardowo druga płytka z soundtrackiem. Dobrze, to złóżmy. Dalej, następnie Double Dragon Neon ołówek. Jest plakacik. O, ten już jest dwustronny. No, fajnie się prezentuje. Oddalmy troszeczkę perspektywę. Tak. I druga strona wygląda tak. Plakacik. Bardzo fajne. Odłóżmy. Dalej mamy jeszcze tutaj. Dobra, nie będę odrywał. Przyklejona Dragon Kick Soda. Oczywiście jest to puszka. Puszka, nie ma w środku napoju. Jako po prostu energetyk. I Billy Lee, Jimmy Lee. Co tu mamy? O, fajnie, bo nie trzeba będzie się... O, i tu mamy figurki. Tak, i figurki obydwu braci. Dobrze. Tak to wygląda, tak to by się prezentowało. Więc tak. To jest wszystko, co dzisiaj chciałem Wam pokazać. Tak wyglądają limitowane wersje gier Double Dragon. Dziękuję Wam za oglądanie. Dzięki za wszystko. Trzymajcie się. Cześć.